rozmawiamy w dniu, kiedy, nie pamiętam dokładnie, wczoraj, dzisiaj, jutro zostały bądź będą otwierane przeróżne galerie handlowe. No i zastanawia mnie, co na tym rynku modowym dalej, dlatego że jak najbardziej oczywiście no, jesteśmy sobie w stanie każdy z nas wyobrazić, że prędzej czy później te ubrania będą nam potrzebne, bo chyba nie ma osoby, która by w jednej bluzce czy w jednej bluzie przechodziła najbliższy rok bez jakichś przetarć, otarć, no to są normalne rzeczy. Z tym, że ja na taki, no może brzydkie wyrażenie, chłopski rozum wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś w tym czasie kwarantanny stracił pieniądze po prostu, nie wiem, stracił pracę, jego dochody zmalały, musiał iść na niepłatne zwolnienie, no to jeżeli będzie potrzebował nowej koszulki, koszuli, sukienki, kobieta, no to pójdzie do sieciówki. Co w tym wypadku z tą modą wysoką, luksusową? Czy obawia się pani, że ten kryzys może dotyczyć nie tylko okresu kwarantanny, ale też ciągnąć się przez najbliższe miesiące czy nawet lata? Jestem przekonana, że będzie bardzo źle. Galerie zostały otwarte dzisiaj, są kompletnie puste. My mamy informacje z naszych salonów. W zasadzie ludzie nie chcą chodzić do galerii, boją się jeszcze, uważają, że to są za wcześnie otwarte galerie. Przyczyn ekonomicznych i nie tylko. Myślę właśnie, że rząd miał świadomość, że tak będziemy reagować, że już żeśmy się przez te dwa miesiące nauczyli trzymać ten dystans, trzymać tą odległość. Myślę, że cały jakby rynek modowy i nie tylko rynek modowy, ale rynek, który jest związany z handlem w galeriach, będzie musiał przeżyć i z całą pewnością przeżyje dużą rewolucję. Nawet nie ewolucję, bo nie będzie się to działo krok po kroku, bo jeżeli będzie to się działo krok po kroku, to nie będzie co zbierać, bo tak naprawdę ilość galerii handlowych w danych miastach jest nieadekwatna do zapotrzebowania na te galerie handlowe. Wysokość czynszów i restrykcje dotyczące najmu w lokalach handlowych są absurdalne. My bardzo często, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy wcale handel nie jest taki dobry, kiedy bardzo wielu kupujących przeniosło się, czy też przyzwyczaiło się wreszcie do online'a, gdzie są przez sklepy online często robione zakupy, które są bardzo wygodne, można sobie poprzymierzać w domu, dodatki podokładać, buty, to tamto i spokojnie to odesłać, jeżeli się to nie podoba, niekoniecznie w ciasnej przymierzalni, chociaż my się staramy, żeby akurat te nasze były duże. Zwłaszcza w przypadku tych marek niższych właśnie, bo moda luksusowa ma to do siebie, że ludzie tą modę luksusową chcą kupić w pewnym antruażu. I tu bym się nie obawiała, jeśli chodzi o modę luksusową, dlatego że w przypadku mody luksusowej to w ogóle kupowali i kupują ludzie, którzy mają pieniądze. Trudno podczas pandemii, aby ci, którzy mają pieniądze, je przez dwa miesiące z takich czy innych powodów stracili. Oni mogą ich mieć mniej, ale zakup odzieży luksusowej z całą pewnością nie będzie dla nich wielkim problemem. Pewnie się nie rzucą i to oczywiste jest, że się nie rzucą z różnych powodów. Jedni, bo nie wypada, inni, bo jeszcze się nie otrząsnęli z tego szoku, który się dzieje, jeszcze inni, bo nie będzie potrzeby, bo przez długi okres czasu nie będzie imprez i sytuacji, w której w tej odzieży będzie można się luksusowej pokazywać. W przypadku odzieży, jeśli chodzi o sieciówki, to nie przez przypadek mówi się o tym, że czołowe, duże polskie firmy, takie jak LPP, podają komunikaty, że zwalniają 30% powierzchni. Bydgoska firma Kiosk też okraja swoje powierzchnie. Empik podaje, że okraja swoje powierzchnie w centrach handlowych. W związku z tym pierwsza rewolucja, która powinna nastąpić w moim odczuciu, to będzie od dawna zapowiadana zmiana dotycząca traktowania centrów handlowych przez kupujących, a również centra handlowe muszą zmienić swoje podejście do najemców, dlatego że koszty, jeszcze raz to powtórzę, są absolutnie nieadekwatne do tego, co centrum handlowe tak naprawdę nam oferuje. Pamiętam, było takie centrum handlowe, w którym ja otworzyłam swój salon, które się zapowiadało, nawet nie powiem w jakim mieście, ale zapowiadało się, ojej, co to nie będzie, bo kto to tego nie buduje i jakie to nie będzie, to wszyscy byli pewni, że to będzie pełna rewelacja. Centrum handlowe ma kupę lat, do dzisiaj świeci pustkami, był to jeden z najgorszych moich salonów, ludzi w centrum handlowym jak na lekarstwo, człowiek, który je wykańczał,
i w mojej ocenie powinien zrobić z tego dzieło sztuki, zrobił karton biznes beznadziejny, z pustostanami, brzydko wykończony. Więc, a my mieliśmy podpisaną umowę na 5 lat, z której za Pana Boga nie mogliśmy się wycofać i płacić wcale niemały czynsz. Czyli też jesteśmy często na zasadzie jasnowidza, który się może pomylić. Także tu musi się coś zmienić. Nie może być takiego wykorzystywania, które było. I również w stosunku do klienta. Również w stosunku do klienta, który często jest oszukiwany, który często ma wciskany towar średniej jakości, gdzie mówi mu się, że jest zaprojektowany przez kogoś, a nie jest przez kogoś zaprojektowany, tylko jest doczepiona metka, gdzie robi się różnego rodzaju kampanie, które są kampaniami fałszywymi i kilkakrotnie się na tym produkcie zarabia. Oczywiście później się mówi, no tak, ale za tym idą, no bo musimy potem obniżyć, ile zostanie, zutylizować, to wszystko wchodzi cenę. Produkujmy mniej, produkujmy rozsądniej. Nie dawajmy klientowi 1000 sztuk do wyboru, dajmy mu 100 sztuk do wyboru i uczciwą, adekwatną do tych 100 sztuk cenę i na pewno to sprzedamy. Nie zaśmiecajmy przy okazji planety.